Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję Mikołaju za powitanie. Ja również bym chciał podziękować. Chciałbym podziękować Mikołajowi. To był jego pomysł. On stwierdził, że na neoliberalnej szkole ekonomicznej organizowanej przez instytut, którego patronem jest znany neoliberał Ludwik von Mises, no nie może zabraknąć obrony interesu wielkich banków i międzynarodowych korporacji. Więc brawa dla Mikołaja. Dzięki Mikołaju. Tytuł jest złożony z trzech części i będą trzy części. Rothbard, dlatego że w jego ekonomii wolnego rynku znalazł się dość dziwny podrozdział na temat krzywej dochodowości. I dlatego ma tutaj tą aktualność, bo tak naprawdę takie te różne argumenty Rothbarda tak trochę rezonowały niedawno w debacie publicznej w Polsce, w debacie nad WIBOR-em i tym, czy jest manipulowany. WIBOR dlatego, że to prawdopodobnie było najgorętsze słowo pierwszej połowy tego roku. Wszyscy słyszeliśmy o wielkiej tragedii kredytobiorców, o tym, że no niedługo nie będą już w stanie spłacać kredytów, będą groziły im eksmisje i tak dalej. Były wiele różnych naprawdę porażających historii o tym, jak mocno ludziom wzrosły raty. No i trzecie to zapomniany człowiek. Oj, przepraszam. Zapomniany człowiek. Teraz szykujemy publikację eseju, taką broszurową, eseju Williama Grahama Sumnera pod tym właśnie tytułem. William Graham Sumner to taki XIX-wieczny myśliciel, nazywany przez niektórych darwinistą społecznym. Nie wiadomo dlaczego, bo naprawdę trudno się doszukać u niego darwinizmu. To człowiek, który właśnie wskazuje na zapomniane ofiary pomysłów różnych reformatorów i że za wszystko ktoś musi zapłacić. I często jest tak, że ten, kto ma zapłacić, jest ukrywany przez tych, którzy proponują jakiś na przykład program redystrybucji, czy jakiś program regulacji, czy cokolwiek innego. Więc zaczynając od Rothbarda, krzywej dochodowości, Mateusz Machaj dzisiaj przedstawił na pierwszym wykładzie to, w jaki sposób kształtowane są stopy procentowe, w jaki sposób bank centralny kontroluje stopy procentowe, ale kontroluje stopy procentowe krótkoterminowe, tak naprawdę nawet bardzo krótkoterminowe. Tymczasem mamy na rynku całą strukturę stóp procentowych, strukturę, która no, na przykład w Stanach Zjednoczonych nawet tak naprawdę się rozciąga 30 lat do przodu. Mamy obligacje 30-letnie i one jakieś oprocentowanie przynoszą. I od czego zależy to oprocentowanie? Czy istnieją jakieś zależności między krótkoterminowymi stopami procentowymi i długoterminowymi stopami procentowymi? Czy może krzywa dochodowości, czyli tutaj mamy krótkoterminowe, a na koniec długoterminowe, czy może być, tak jak to pokazuje większość podręczników, rosnąca, malejąca, płaska albo garbata, bo może przyjąć na przykład najpierw rosnąć, później spadać i tak dalej. Czy może musi być tak, jak twierdził Rothbard, że będzie zawsze dążyła do tego, żeby stawała się płaska, a wszystkie inne sytuacje to są okazje do znakomitego arbitrażu, na który można tylko zarobić. A, do tego. Ja ten slajd wyrzuciłem. Nie szkodzi. Więc tak, ogólnie w podręcznikach, poza książką Rothbarda, możemy znaleźć, że dowiedzieć się, że właściwie istnieją cztery teorie krzywej dochodowości wyjaśniające. To, jak się może kształtować i od czego jaka jest zależność między krótkoterminowymi stopami procentowymi i długoterminowymi stopami procentowymi. Więc mamy tak zwaną czystą teorię oczekiwań, która wskazuje, że po prostu długoterminowe stopy procentowe to są oczekiwania, odzwierciedlają tylko oczekiwania co do tego, jakie będą stopy procentowe w przyszłości. No w przypadku takich reżimów, jak mamy w tej chwili, reżimów opartych na bankowości centralnej, no to jaki będzie kształtował bank centralny w przyszłości, no ale też
tak naprawdę no, te teorie można zastosować też do reżimu monetarnego bez banku centralnego, bo no, również w systemach wolnej bankowości, czy to takie jak u Selgina i White'a, czy jak u Rothbarda ze stuprocentową rezerwą, no, mamy jednak no, podaż oszczędności i popytu na oszczędności, podaż oszczędności i popyt na oszczędności mogą się no, zmieniać i jak się będą zmieniały, to się będzie zmieniała też stopa procentowa i może mogą być, jak spadną oszczędności, no stopa procentowa jak, powinna być wyższa i tak dalej. I więc mamy tak, pierwsze wyjaśnienie to są tylko oczekiwania, drugie wyjaśnienie to jest teoria płynności. Teoria płynności, która wskazuje, że wraz z rosnącym okresem pojawia się pewna premia za płynność, stąd zwykle tą normalną krzywą dochodowości jest krzywa rosnąca, taka jak tutaj, no bo tutaj się po prostu pojawiają się premie. A jeżeli mamy na przykład malejącą, no to dlatego, że oczekiwania są takie, że stopy procentowe spadną na tyle, oczekuje się, że w przyszłości stopy procentowe aż tak bardzo spadną, że wręcz tą, nawet ta pojawiająca się premia nie jest w stanie zapobiec odwróceniu się krzywej dochodowości. Mamy też teorię segmentacji, która jest taką teorią, która zakłada, że po prostu no, mamy różne podmioty na rynku w różnych segmentach, na przykład firmy, które potrzebują tylko krótkoterminowo ulokować swoje oszczędności, działają tutaj. Tutaj na przykład działają fundusze emerytalne i oni tam, w zależności od tego, gdzie się ile pojawi, to tak się krzywa dochodowości kształtuje. Mamy też jeszcze teorię preferencji, która jest takim połączeniem teorii płynności i teorii segmentacji, bo o ile przy teorii płynności mamy, że ta premia będzie dodatnia, zawsze rosnąca, no to w przypadku teorii preferencji no mamy najpierw te podmioty, które są w różnych segmentach rynku, ale one mogą też się przesuwać, jeżeli zobaczą, że opłaca się zmienić, więc w związku z tym ta premia za płynność może być rosnąca albo malejąca. No i mamy w końcu teorię Rothbarda, która mówi, że krzywa dochodowości musi być płaska. To jest coś, co Robert Murphy w mojej opinii bardzo słusznie nazwał, że to jest, wydaje się, że to jest jedna z niewielu tych sytuacji, w których analiza Rothbarda jest w pełni pomieszana. Zresztą ja podobnie w sumie zgodziłem się z Murphym w przypisie do ekonomii wolnego rynku i też stwierdziłem, że jest właściwie pod każdym względem błędna. Rothbard zakłada, że wychodząc od tego, że gospodarka zawsze zmierza do stanu gospodarki jednostannie funkcjonującej, do ERE, no to no tak, no w ERE w sumie jak każdy kolejny dzień wygląda tak samo jak dzień poprzedni, no to stopy procentowe jutro muszą być takie jak dzisiaj, tak? A pojutrze takie jak jutro i dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. No, trudno, żeby było inaczej, jak jest ten sam dzień. Ale to też wskazuje, jak sam ten koncept gospodarki jednostajnie funkcjonującej jest tak naprawdę błędny i zły. Bo skoro w ogóle mamy, ekonomia jest nauką o gospodarowaniu w warunkach rzadkości i fakt istnienia rzadkości jest podkreślany przez ekonomistów, w tym przez ekonomistów szkoły austriackiej, w tym przez Rothbarda, no to jak pewne mamy zasoby, które są wyczerpywalne, jak one się dzisiaj zużyjemy, no to już ich nie będziemy mogli zużyć jutro. Czyli nie jest możliwe, żeby ten sam dzień się powtarzał w nieskończoność. Tak? No musi być tak, że no kolejne dni no jednak się będą trochę różniły. Będą się zmieniały warunki podaży i popytu. W konsekwencji no mogą się też na przykład zmieniać, może się zmieniać podaż oszczędności, podaż inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Co nie oznacza, że oczywiście musimy od razu zrezygnować z jakiegoś konceptu równowagi. Murphy zaproponował, że możemy po prostu mieć dynamiczną równowagę i wtedy właściwie unikamy wszystkich błędów ERE, a możemy wskazać taki stan, do którego gospodarka by zmierzała. Ale u Rothbarda jeszcze tam jest tak naprawdę drugi błąd, który jest takim poważnym błędem też matematycznym, tak? Bo on zakłada, znaczy w jednym miejscu na przykład twierdzi, że jak ogólna stopa procentowa wzrośnie, to cena obligacji spadnie, słusznie, a w innym miejscu zakłada, że jakby była rosnąca krzywa dochodowości, no to tak naprawdę by nie spadła. I by ktoś mógł kupić wcześniej obligację, lepiej oprocentowaną, po czym w sytuacji, gdy mógłby przeskoczyć na jeszcze lepiej oprocentowaną,
no to bym mógł przeskoczyć, ale cena, mimo że stopa procentowa zdążyłaby urosnąć, to chyba cena by się nie zmieniła, bo on się pyta po prostu, co by powstrzymało pożyczkodawcę. No właśnie to by powstrzymało, żeby się zmieniła cena. I jeżeli ktoś czytał ten fragment, to tutaj przedstawiłem obliczenia, może sobie zrobić zdjęcia dla zdjęcia, nie będę tutaj tego omawiał, bo nie mamy tyle czasu, jak po prostu no, paradoks Rothbarda jest rozwiązany przez to, że się zmienia cena takiej obligacji. Więc ogólnie jest tak, jak zauważył Friedrich Lutz, który przedstawił czystą teorię oczekiwań, którą krytykuje Rothbard, po prostu nie ma mechanizmu, który by sprawiał, że krótko i długoterminowe stopy by się zrównywały, ale jest mechanizm, który sprawia, że krótkie i długie stopy będą ze sobą spójne. To znaczy, że jeżeli jesteśmy w tym momencie wyjścia, no to i mamy no, stan równowagi, no to czy zainwestujemy teraz na rok, później znowu na rok i później znowu na rok, czy na przykład kupimy obligację trzyletnią, czy kupimy i poczekamy 3 lata, czy kupimy 5-letnią i sprzedamy po 3 latach, no to za każdym razem osiągniemy ten sam wynik. I wtedy znaczy, to oznacza, że stopy są spójne. No. Co gorsze, bo tutaj jest wykres od Rothbarda, który pokazuje, jak mamy oczekiwany wzrost, to rośnie cała krzywa dochodowości. Jak mamy oczekiwany spadek, to opada cała, przesuwa się w dół. No jednak stoi też w sprzeczności bardzo mocno z różnymi empirycznymi przykładami, jak na przykład polska krzywa dochodowości z 15 września tego roku, taka świeżutka. No jednak no coś tutaj by nie zagrało. Znaczy mamy w ogóle tak dużo przykładów, że krzywe dochodowości nie są płaskie, że trudno traktować poważnie pogląd, że istnieje jakaś, niemożliwe do powstrzymania arbitrażowe przesunięcie. Tak, Rothbard pisał. No gdyby istniało, no to jednak byśmy pewnie to w rzeczywistości obserwowali częściej. I właśnie, bo Rothbard twierdzi, że jest możliwy arbitraż między krótkimi a długimi stopami. Ja twierdzę, że nie, ale w ogóle ten tak naprawdę tak na marginesie trochę, że ten arbitraż też nawet jak niby istnieje, to on nie zawsze jest taki możliwy do wykorzystania. Był taki słynny fundusz LTCM, Long Term Capital Management, który się zajmował w ogóle arbitrażem akurat głównie na rynku długu na stopach procentowych. I tak tam wszystko fajnie, a tam prowadziło go dwóch noblistów. I taka gwiazda z Solomon Brothers. I on tam wszystko szło dobrze, aż nagle się okazało, że przepraszam, że ten arbitraż nie zadziałał i nagle poszło źle. A to tak na marginesie tylko. Więc tak, to jest pierwsza część i zmieściłem się w 14 minut, więc jeśli będę tempo utrzymam, to się zmieszczę. I przechodzimy do drugiej części, czyli wyboru. No bo tak. We wrześniu prezes podczas swojej konferencji prasowej mówił, że podnoszenie stóp byłoby szkolnym błędem w październiku ubiegłego roku. W październiku się okazało, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się ten szkolny błąd popełnić i zaczęły się podwyżki stóp procentowych w Polsce. Bardzo szybkie, bardzo radykalne. I tutaj jest akurat też zaczął rosnąć wtedy WIBOR na przykład 3-miesięczny albo WIBOR 6-miesięczny, czyli te dwie stopy, które są głównym benchmarkiem dla kredytów hipotecznych w Polsce o zmiennym oprocentowaniu. Szybko pojawiły się, że ponieważ WIBOR rósł szybciej, 3-miesięczny i 6-miesięczny, w ogóle będę mówił WIBOR, to nie mam na myśli, tak skrótowo, mam na myśli WIBOR 3-miesięczny i 6-miesięczny, nie WIBOR overnight, nie tomorrow next i tak dalej, bo to po prostu te, które się stosuje w kredytach hipotecznych. No rósł szybciej, zaczął rosnąć szybciej. Tu akurat wyznaczona stopa lombardowa, zaraz powiem dlaczego, ona, oczywiście stopa referencyjna byłaby ciut niżej, ale że rósł szybciej, przewyższał nawet stopę lombardową i w ogóle rósł szybciej jeszcze, tu widzę jak na przykład tu, że rósł o wiele szybciej niż stopa referencyjna, więc się szybko pojawiły takie na przykład poglądy, że a WIBOR to jest widzimisię, tam w ogóle tak naprawdę w tym 3-miesięcznym, 6-miesięcznym WIBORze to no, rynek międzybankowy jest tam martwy, tam się nie zawiera się jakichś transakcji, więc to są tak naprawdę z palca te stawki brane. To jest akurat tutaj
u Grzegorza Strosznickiego był taki wywiad z Gazety Wyborczej, to środowisko takie bardziej lewicowe, ale dla równowagi, czyli na przykład środowisko bardziej prawicowe, którym też czytamy, że WIBOR to stawka, po której banki komercyjne pożyczają sobie nawzajem pieniądze i tak dalej, powinien się mieścić w przedziale między stopą depozytową i stopą lombardową. Stopa lombardowa, czyli ta stopa, po której to bank centralny pożycza bankom, powinna wyznaczać górny korytarz. Tak? To tak tak wygląda to w teorii, to jeszcze akurat przeskoczę. Z podręcznika Mateusza Machaja mamy, znaczy to nie zarzut do Mateusza Machaja, że tutaj popełnił błąd, bo tutaj ten wykres jest poprawny. Więc w teorii powinno wyglądać to tak. Stopa depozytowa na dole, stopa lombardowa na górze, po środku WIBOR. Mateusz tak to narysował. Tylko no, Mateusz narysował tutaj WIBOR jednotygodniowy. No i właśnie dlatego on się może mieścić, bo WIBOR, Rada Polityki Pieniężnej spotyka się co miesiąc. Jeden miesiąc to jest tam 4 tygodnie z hakiem, więc jak mamy na przykład zaraz po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, no to wiemy, że przez ten tak naprawdę miesiąc, czyli te 4 tygodnie z hakiem, stopa referencyjna i stopa depozytowa się nie zmienią, więc tutaj rzeczywiście na takich okresach musi WIBOR, ten jednotygodniowy, no być w środku. Ale tutaj mamy WIBOR 3-miesięczny. W ciągu 3 miesięcy Rada Polityki Pieniężnej spotyka się 3 razy. No poza sierpniem, kiedy też się spotyka, ale niedecyzyjnie. A WIBOR 6-miesięczny już w ogóle 6 razy. To tam mogą się różne rzeczy dziać. I w związku z tym, ponieważ stawka WIBOR jest tą stawką na 3 miesiące w przód, WIBOR 3-miesięczny, WIBOR 6M na 6 miesięcy w przód, no to muszą pojawić się oczekiwania. I wtedy, jak się pojawiają te oczekiwania, no to się okazuje, że poza ten korytarz krótkoterminowych stóp procentowych banku centralnego, nagle WIBOR 3-miesięczny, 6-miesięczny może wyskoczyć, tak? Bo jest o wiele dłuższy horyzont niż stóp procentowych banku centralnego. I właśnie, możemy zrobić taki, natomiast możemy retrospektywnie sprawdzić, czy WIBOR 3-miesięczny dobrze, tu akurat WIBOR 3-miesięczny, czy WIBOR 3-miesięczny dobrze przewidywał przyszłe podwyżki stóp procentowych. Jak możemy to zrobić? Ano biorąc stopę, tutaj wyznaczyłem przez stopę lombardową, bo to jest ten górny korytarz, ale licząc stopę lombardową, składając ją dla 3 miesięcy. I przesuwamy się wtedy o 3 miesiące w tył, czyli no w tej chwili mamy ostatni tak naprawdę, który możemy zbadać, to jest WIBOR z połowy czerwca tego roku. No i się okazuje tutaj, tak wygląda średnia stopa lombardowa, która wyznacza górny korytarz, tak wygląda WIBOR 3-miesięczny dla odpowiednich tych samych okresów. No i widzimy, że WIBOR 3-miesięczny nie przewidywał dobrze, znaczy rynek międzybankowy nie przewidywał dobrze tych podwyżek stóp procentowych, ale nie przewidywał dobrze w dół, a nie w górę. Nie przewidywał dobrze, stąd były te nagłe skoki WIBOR-u, bo gdyby przewidywał dobrze, to by nie musiał tak skakać w niektórych momentach kolejnych posiedeniach Rady Polityki Pieniężnej. Tu widzimy, jak tutaj się zaczyna od takiej małej luki, a później tutaj się pojawia gigantyczna luka, tutaj znowu się pojawia wysoka, duża luka i dopiero w ostatnim okresie tutaj jest taki, że się te krzywe zaczęły łapać. Więc nie mamy pod tym względem manipulacji. A jeśli chodzi o... Właśnie. A jeśli chodzi o to, czy te transakcje na WIBORze 3-miesięcznym i 6-miesięcznym są? No rzeczywiście ich nie ma. Rzeczywiście rynek międzybankowy myśli od kryzysu finansowego poprzedniego na takich terminach zamarł, ale czy to oznacza, że jest z palca WIBOR? Nie jest z palca WIBOR. No, musi spełniać pewne dane, są modelowe, podawane przez banki, ale muszą spełniać pewne warunki. Nad wszystkim czuwa, nad wszystkim. Po pierwsze te dane zbiera spółka GPW Benchmark państwowa, znaczy kontrolowaną przez państwa spółkę GPW, a nad wszystkim czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. I właśnie, ale możemy przecież ten WIBOR tak naprawdę porównać z czymś porównywalnym, podobnym, czy to coś podobnego się podobnie zmieniało. I takim
podobną rzeczą na przykład są obligacje skarbowe. Banki mogą na przykład zamiast udzielać kredyt na oprocentowany według WIBOR o jakimś tenorze, na przykład, tutaj akurat wziąłem dane roczny, WIBOR roczny i rentowność roczną, dlatego że akurat są najłatwiej dostępne te dane, ale jak się zamiast udzielić kredytu, może na przykład bank kupić obligacje skarbowe, ulokować te środki na ten sam okres w obligacje skarbowe. I co widzimy? Widzimy, że no tutaj oczywiście są, bo rynek ma tarcie i tak dalej, są pewne wahania, różnice między rentownością obligacji skarbowych a WIBOR-em, ale ogólnie trend jest bardzo podobny. Swoją drogą, to jest ciekawa sprawa, bo no, rentowność obligacji skarbowych jest niższa od WIBOR-u, ale na przykład dla tego okresu jest przeciętnie niższa, a tu mówimy o rocznych stopach, jest przeciętnie niższa o 0,4 punktu procentowego. I to jest mniej więcej tyle, ile wynosi podatek bankowy, z którego obligacje skarbowe są zwolnione, więc by w sumie to dobrze wyjaśniało, dlaczego rentowność obligacji jest niższa, bo po prostu banki nie muszą płacić od tych akurat aktywów podatku. O, przyspieszyłem nawet, to może skończę szybciej. I właśnie, zaczynamy od tego, że banki niby manipulują WIBOR-em, niby oszukują, niby wykracza, okazuje się, że nie, ale też tutaj mamy tak naprawdę szykowanie pewnej sytuacji, mianowicie sytuacji pod to, żeby coś z tym zrobić. Zabrać bankom i tutaj na scenę wkracza zapomniany człowiek. I tutaj przeczytam fragment z polskiego tłumaczenia, który jest z tego naszego polskiego tłumaczenia, że gdy tylko A zauważy coś jego zdaniem przykrego dla X, wnet pędzi omówić to z B. Wkrótce A i B wysuwają pomysł ustawy, która zaradzi złu i pomoże X. Zwykle ustalający, co na rzecz X ma zrobić C, a w najlepszym przypadku co zrobią dlań A, B i C. Chciałbym przyjrzeć się C, pokazać jaką jest osobą. Tu będę go nazywał zapomnianym człowiekiem. To ktoś, o kim nigdy się nie myśli, jest ofiarą reformatorów, myślicieli społecznych i dobroczyńców. No i tak, ale byliśmy zapewnieni, że nie będziemy mieli takiej redystrybucji. Znaczy każdy, kto mówił, że a to zamrozimy WIBOR, a to zrobimy wakacje kredytowe, to mówił, że zapłacą, budżet nie ucierpi, podatnik nie ucierpi i zapłacą banki. I przejdę zaraz do tego właśnie, kto to są banki, kto za tymi bankami stoi, poza tym, że to są bankierzy. Ale najpierw trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle zabrać bankom i dać kredytobiorcom. Po pierwsze mamy sytuację, to kredytobiorcy hipoteczni w Polsce, ci, którzy mieli kredyty ze zmienną stopą procentową i przypuszczalnie dalej mają, to jest bardzo heterogeniczna grupa, która zaciągała kredyty w bardzo różnym okresie. Tak? W tym okresie, gdy stopy procentowe były rekordowo niskie, zawarto 1/6 wszystkich czynnych umów złotowych. 1/6. Pozostałe kredyty zaciągnięto wcześniej, przed brawurową decyzją o obniżce stopy referencyjnej do poziomu 0,1%. I właśnie, no, zaciągnięto, więc były inne zdolności kredytowe, inne wysokości kredytów, inne ceny nieruchomości i wiele innych rzeczy się zmieniało po drodze. I to jest ciekawe, że w żadnej propozycji, jaka się pojawiła, nigdy ani razu 0, 0, nie pojawiło się, by jakoś próbować coś ograniczyć w ogóle, że może rzeczywiście tylko do tych covidowych, a pozostałych, no to niech w sumie płacą. Tym bardziej, że na przykład tutaj dla przykładu zrobiłem wykres, jak się kształtowała ta kredytu na 200 tysięcy złotych zaciągniętego na początku 2012 roku, 10 lat temu, marża 2 punkty procentowe, taka w miarę standardowa, chociaż może wtedy była trochę niższa, więc tak, zaczynamy od 1400, schodzimy 1150, schodzimy 1000, schodzimy tutaj, będzie około 900, może trochę z groszami i tutaj nagle skaczemy do 1400, troszkę więcej, ale też w międzyczasie stało się to, że na przykład średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło
No nominalnie wiadomo, ale o 60%, no ale tutaj raty kredytu też są nominalne, one nie są jakoś urealnianą inflacją, waloryzowane i tak dalej. Mamy tutaj taką ciekawą sytuację, słyszeliśmy o tym, jak tutaj ludziom wzrosło faktycznie, na przykład o 100% albo o kilkadziesiąt procent, no tutaj z 900 do 1400, no to tam ponad na pewno 50%, no ale wcześniej mieliśmy taki spadek przez długi czas, że no i tak średnio ktoś płacił mniej przez cały ten okres, jeszcze przez długi, długi okres, mniej niż płacił na początku miał ratę, więc tak naprawdę czy jego budżet domowy został, jest taki nie do spięcia w tej chwili, no w większości przypadków raczej wątpliwe. I druga sprawa, że przecież mamy sytuację, że no, wysoki kredyt to wysoka zdolność kredytowa, wysoka zdolność kredytowa to wysokie dochody i właśnie na przykład mamy, widzimy, że to w najwyższej grupie decylowej, czyli w grupie 10% gospodarstw domowych o najwyższych dochodach jest najwięcej kredytów hipotecznych, znaczy tam. A zasadniczo im biedniejsza grupa, tym mniej jest tych kredytów. Tak właśnie partie deklarujące sprawiedliwość społeczną w Polsce dbają o interesy biednych gospodarstw domowych. I trzecia rzecz. Właśnie, dlaczego banki? Bo tam właśnie są pieniądze, jak miał powiedzieć słynny rabuś Willy Sutton, to ten pan. Słyszeliśmy na początku roku o tym, że będą rekordowe zyski sektora bankowego, więc sektor bankowy ma mnóstwo środków i może się nimi podzielić. Miało być 20-25 miliardów, naprawdę takie rekordowe historycznie, no ale to tylko tak naprawdę nominalnie, bo tak inflacja też wysoka jest. Ale na przykład już rentowność kapitałów własnych w sektorze bankowym no byłaby taka już bardzo średnia i to te 10-12,5% nawet jest wielkość tak oscylująca wokół szacowanego kosztu kapitału własnego, czyli tak naprawdę banki mają w tej chwili, jakby potrzebowały zrobić emisję akcji, żeby zebrać kapitał, to miałby problem, żeby zebrać kapitał w Polsce. I też tak jest, słyszeliśmy, że tam są beneficjentem polityki PiS, no właśnie, bo te 20-25 miliardów. Tymczasem no właśnie w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości zyski, rentowność sektora bankowego spadła poniżej 10%. W 2020 roku był zysk ujemny. No właśnie, wtedy nie słyszeliśmy, że zysk jest rekordowo niski, więc w związku z tym dosypmy coś bankom. Nie słyszeliśmy. Znaczy nie, żebym ja popierał, tak? Nawet nie jest tak, że jakoś jestem wielkim fanem sektora bankowego. Znaczy tego jaki jest, tak? Począwszy od produkcji pieniądza dekretowego, a skończywszy na wszelkich regulacjach stanowiących barierę wejścia do sektora. Nie, ja jestem zwolennikiem wolnego pieniądza, bo niech rynek decyduje. Ale mamy też tak naprawdę taką sytuację w tej chwili, że no mamy pewne ograniczenia instytucjonalne, wygląda to tak, a nie inaczej. No i musimy też dokonać pewnej oceny tego, co się działo. I jeszcze tutaj się pojawiło takie, że banki no podniosły oprocentowanie kredytów, nie podniosły natomiast oprocentowania oszczędności. To tam NBP publikuje dane na ten temat, to widać, że rośnie. W lipcu już średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych to jest 5%. Tak? No, a można też tak naprawdę, jak ktoś chce i umie, na przykład w internecie poszukać, może znaleźć oprocentowanie lokat w tej chwili na 8%. W tej chwili, czyli powyżej stopy referencyjnej, powyżej WIBOR-u. No trzeba, wiadomo, się to czasem trochę ruszyć. Ale tak naprawdę to jest ciekawa rzecz. Właśnie, Mateusz Morawiecki powiedział, żebyśmy nie żałowali tych dużych banków. Nie żałujmy ich. Nie żałujmy. Są duże banki. I tutaj muszę wkroczyć ja i stanąć w obronie dużych banków.
Bo za tymi dużymi bankami stoją tak, otwarte fundusze emerytalne, 15 milionów przyszłych emerytów. Za tymi dużymi bankami stoją uczestnicy programów prywatyzacyjnych, na przykład 10 lat, 11 lat temu był akcjonariat obywatelski, było PZU. Ludzie kupili akcje PZU, niektórzy trzymają do tej pory, a później PZU kupiło Aliora, kupiło PKO i ponosi tego konsekwencje. A na przykład bodajże w 2004 roku było PKO BP, też państwo się pozbywało części akcji i wtedy nawet wymyślono taki produkt, bo to wiadomo było, że na bankach to tylko zyskać można, więc były lokaty prywatyzacyjne. Każdy człowiek, nawet jak nie miał rachunku maklerskiego, mógł do 20 tysięcy złotych założyć lokatę prywatyzacyjną, która polegała na tym, że na tej lokacie były akcje PKO BP. Taki produkt, taki zupełnie tak naprawdę niedopasowany. Tak? W tej chwili nie wiem, czy to by nie łamało regulacji w ogóle, że to jakiś mis-selling był, no ale taka prawda. Ile osób dalej ma te lokaty prywatyzacyjne? Nie wiem, nie badałem tego. No, mamy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, wiadomo, tam jest też trzeci filar emerytalny. I mamy też taki sztandarowy pomysł, przypominam, tak kiedyś było, pracownicze plany kapitałowe premiera Morawieckiego. Budujmy oszczędności Polaków, nam mówił. Inwestujmy, niech odkładają. I teraz nie żałujmy ich. Tak, bo ogólnie taki mamy ten przekaz, że no banki to mamy tak w zasadzie albo państwowe, albo należące do kapitału zagranicznego, no bo albo państwo kontroluje, albo kapitał zagraniczny kontroluje, ale mamy zapomnianego akcjonariusza, zapomnianego człowieka, czyli tego, który nie kontroluje, ale ponosi wszelkie finansowe konsekwencje tej kontroli i wszelkie finansowe konsekwencje regulacji i no, takiego skoku redystrybucyjnego na banki. Więc mamy tak. Bogate gospodarstwa domowe z kredytami i ludzi różnego rodzaju z akcjami banków, których nie żałujemy, bo oni są dużymi bankami. I nie usłyszałem, apelowałem w wielu miejscach, że chciałbym wiedzieć, jak ta redystrybucja się odbywa. Czy ktoś to oszacował? Czy rzeczywiście zabraliśmy bogatym, żeby dać biednym? Czy zrobiliśmy, czy rząd, czy zabrał biednym, by dać bogatym? Tutaj mamy, na przykład ten największy, to jest 30% PKO BP, 30% to są otwarte fundusze emerytalne. I to są aktywa w otwartych funduszach emerytalnych, to jest 50 miliardów złotych. To jest ponad dwa razy więcej niż są warte akcje banków w posiadaniu skarbu państwa. No i to by było na tyle. Poza tym mam ogłoszenie, zamkniętą rekrutację. Dostałem pozwolenie, forrekrutuję. Szukamy analityka i asystenta do biura. Jakby ktoś chciał, zapraszam. Miła atmosfera, elastyczne godziny pracy. Wszystko co najlepsze i też realizujemy tę misję i zawsze stajemy po stronie wielkiego kapitału. Dziękuję. Dobrze, czy są jakieś pytania, ewentualnie czy jakiś Frankowicz lub Wiborowicz chce się ujawnić z głosem polemicznym? Ja mam pytanie co do tego rozdziału o Rothbardzie. Tak? Jakie teoretyczne podstawy swoich dywagacji wskazałby Rothbard? Dlaczego uważał, że te krzywe będą się kształtować w ten, a nie inny sposób? I dlaczego robił to źle? Zapisałeś się na egzamin? Tak. To 20% zniżki jest na ekonomię wolnego rynku. Nie, żartuję. Ale przypominam, bo to zawsze można się zapisać jeszcze.
Jakie tak naprawdę żadnych, tak? No poza tym, że nie, że mamy gospodarkę jednostajnie funkcjonującą, no to znaczy to jest ten błąd pierworodny, ale drugi to jest taki błąd taki matematyczny ściśle, tak? Znaczy tam jest w ogóle niesamowite, bo on potrafi coś wyjaśnić w jednym punkcie i później dwie strony dalej o tym zapomnieć, że to wyjaśnił i to swoje wyjaśnienie odrzucać, tak? Wyśmiewać wręcz. A tak jak pisze tak, jeśli stopa procentowa wzrośnie, ludzie zaczną sprzedawać obligacje i inwestować pieniądze gdzie indziej. Większa skłonność prowadzi do sprzedawania obligacji, prowadzi do obniżenia ceny, jeżeli wzrosną. Później pisze natomiast, że co powstrzymuje pożyczkodawcę krótkoterminowego przed sprzedaniem pożyczki przynoszącej mu obecnie 5%, zakupieniem 7%, poczekaniem, a później powróceniem i tym, żeby mieć 8 albo 9. No to jeżeli kupi teraz na 7, a później wzrośnie do 8 i 9, co go powstrzymuje? No to, że mu cena spadnie, tak? Czyli to, co wyjaśniły dwie strony wcześniej. Więc tak naprawdę trudno znaleźć, jakie ona tam teoretyczną uzasadnienie. Znaczy poza tym, że oczywiście, no, jeżeli gospodarka zmierza do stanu jednostajnie funkcjonującego, to jest jakieś wyjaśnienie, ale tak jakby żadnego innego wyjaśnienia nie ma, a cała reszta jest no, kompletnie pomieszana. Kompletnie pomieszana. Ja mam pytanie, ale jak rozumiem, jeżeli już założymy tę sytuację sytatyczną, że mamy tę gospodarkę jednostajnie funkcjonującą, nie ma żadnych oczekiwań na jakiekolwiek zmiany, nie ma żadnych premii za ryzyko, no to wtedy chyba ta krzywa dochodowościowa jest znaczy tak, płaska. Jeżeli jesteśmy w gospodarce jednostajnie funkcjonującej, ale to jest też to, co mówiłem, że jako gospodarka jednostajnie funkcjonująca jako wizja stanu końcowego, do którego gospodarka zmierza, jest sama w sobie błędna, bo zakłada tak naprawdę, że na przykład zakłada brak rzadkości, tak? Bo jeżeli wydobędziemy dzisiaj ropę i ją spalimy w naszych samochodach, no to tej ropy już nie wydobędziemy jutro i ona się nie odnowi w ciągu nocy, żebyśmy mogli ją jeszcze raz wydobyć, więc nie mamy tak naprawdę, nie można traktować jako tego stanu, do którego by gospodarka zmierzała. No tutaj akurat Murphy bardzo słusznie wskazał, że możemy oczywiście wyobrazić sobie i nie jest to problemem, o wiele lepszy stan końcowy, jakim byłaby dynamiczna równowaga, czyli zakładamy, że się mogą zmieniać zasoby surowców nieodnawialnych na przykład i mogą się zmieniać też inne rzeczy, tak? Bo chociażby możemy wziąć, mamy zmianę struktury demograficznej w społeczeństwie, tak? No na przykład jakbyśmy chcieli zrobić taką równowagową analizę wpływu zmian demograficznych na gospodarkę, na przykład na stopę oszczędności i jakieś inne rzeczy, no to w tej dynamicznej równowadze byśmy to mogli zrobić, tak? Natomiast ktoś mnie sabotuje. Więc i wtedy, jak weźmiemy dynamiczną równowagę jako ten stan końcowy, no to możemy przyjąć, że z powodu jakichś zmian w danych no będą się zmieniały też pewne rzeczy, ale to wszystko w sposób w pełni przewidziany i możemy wtedy tam po prostu, no i wtedy może być krzywa dochodowości, no przybrać różne kształty, aczkolwiek no, by musiała być taka, jak już zakłada tych czterech wyjaśnień, które podałem, no czysta teoria oczekiwań. Znaczy by nie mogło być na przykład takiej sytuacji, żeby się pojawiła jakaś premia, bo ta premia tak naprawdę może się pojawić tylko wtedy, gdy mamy jakieś możliwości nieprzewidzianych zmian. No to wtedy się pojawiają premie. No jak mamy wszystkie zmiany przewidziane, no to żadne premie, dodatkowe wynagrodzenia, zawzięcie na siebie ryzyka i tak dalej, no czy właściwie niepewności, używając terminologii austriackiej, no nie mogą istnieć. To przy stałej prędkości zmian, tak? Trzeba ustawić całą prędkość zmian, czy... Nie, no czym dowolną tak naprawdę. Nie musi być stała, może być, różnie się może zmieniać, tak? Mamy tylko sposób, wszystko musiałoby się zmieniać w sposób przewidziany. I wtedy dlatego byśmy mówili o równowadze, w tym sensie, że po prostu byśmy mieli zmianę, czyli dynamikę, ale przewidzianą dlatego równowagę. Mateusz? Czy gdybyśmy mieli wehikuł czasu, to krzywa dochodowości byłaby płaska? Niestety nie ma z nami
Paula Krugmana, który myślę, że byłby najlepszą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ale czy wtedy ten arbitraż Rothbardowy by też... Tak, nie, znaczy myślę, znaczy żartuję oczywiście, no wtedy tak, tak, znaczy podejrzewam, w ogóle, czy byś, jakbyśmy mieli wehikuł czasu, czy, to czy stopa procentowa by istniała, tak? Ale, ale pamiętaj, że wiesz, zerowa stopa procentowa na całej długości, no to byłaby dalej krzywa płaska, tak? Ale jeszcze można ten wątek dalej pociągnąć. Ja nie rozumiem, nie do końca rozumiem, dlaczego ten błąd Rothbarda związany z arbitrażem wywodzić z ERE akurat, jako z jakiegoś założenia pierworodnego. Ja to tak rozumiem, że ERE to jest nie tyle dzień świstaka, tylko raczej może tydzień czy miesiąc świstaka, no, znaczy jakieś cykle powtarzające znaczy może się. Być, tak, ale... W ogóle cel przecież ERE to jest, żeby odróżnić kapitalistę od przedsiębiorcy, czyli nie ma przedsiębiorców, nie ma żadnej tam premii za poprawne przewidywanie przyszłości, ale jest pozytywna preferencja czasowa i nawet mogą być różnice w preferencjach czasowych. A to chyba wystarczy, żeby były na przykład obligacje różnie oprocentowane. No jakbyśmy tak patrzyli, to tak. Znaczy Rothbard tam tak naprawdę też wskazuje, że w tym podrozdziale na ERE, więc Murphy go tak odczytuje, ja też bym go tak odczytywał po prostu i że tutaj jestem. Ale no być może, no rzeczywiście być może, no to nie ma nic wspólnego z ERE, ale dalej jest błędne. Ale pytanie, ile okres rozliczeniowy w ERE trwa? Tak, no tak. No, no, jak no... on będzie trwał na przykład miesiąc, albo 100 lat. To i tak musimy założyć, że miesiąc się powtarza. 100 lat? Ale tak, no, czy tak, tak czy siak się powtarza i mamy, byśmy musieli w ogóle wyjść, powrócić do stanu, w którym byśmy mieli znowu tyle samo zasobów, co na początku, tak? Czyli całą ropę, którą spaliliśmy. Byśmy musieli odzyskać. Nie, no ale znaczy, ale u Rothbarda no fakt. No ale nie, ale właściwie no Jakub ma rację, tak? No, wyobraźmy sobie, mamy 30-letnią erę, która po 30 latach, nie? I ona teoretycznie mamy tam przez 30 lat jakieś rzeczy by się mogły dziać, tylko że później by się cykl powtarzał. No to by mogła być rzeczywiście w erę wtedy krzywa rosnąca, która by była ten, później by na przykład znowu... Ale wewnątrz 30 lat. Tak, wewnątrz 30 i po 30 latach by opadła i by ten... I by się powtarzała znowu. Tak. Czyli nie byłaby płaska. No znaczy właśnie mogłaby nie być płaska wtedy, tak. Zgadza się. Ale musiała być koniecznie regularna. Regularna, tak. Ja mam jeszcze pytanie. Proszę. Był WIBOR, a co z najważniejszym prawicowym, patriotycznym wskaźnikiem, który ma być zamiast? Jakie konsekwencje? Mówisz o WIRD-zie. WIRD-zie. Był WIBOR, będzie WIRD. Warszawski indeks rynku depozytowego. Więc tak, może wrócę. O co chodzi? No, WIBOR nie jest transakcyjny, tak, ten 3-miesięczny. WIRD jest transakcyjny, bo WIRD jest wskaźnikiem jednodniowym. I tylko, że w umowach by nie był stosowany WIRD jednodniowy, tylko WIBOR 3-miesięczny zostałby zastąpiony przez WIRD 3-miesięczny, który byłby zbudowany podobnie jak stopa lombardowa tutaj, tak? Że po prostu mamy dla 3 miesięcy, złożoną stopę dla 3 miesięcy. I mamy tu internet. Jest Marcin Serafin. Na prezentacji będzie najlepiej przedstawić. Czy nie jest to ściśle o WIRD-zie, ale akurat tam pewne. Tu są akurat te takie trochę. Robiłem kiedyś symulację na bazie, akurat wtedy jeszcze. WIRD to była taka odległa na stawce Polonia akurat, no ale logika będzie ta sama. Więc tak, byśmy mieli składaną stopę, czyli tu mamy Polonię. No WIRD byłby pewnie gdzieś podobnie, tak jak to jest ta fioletowa linia. I tak, w związku z tym mamy tutaj ten WIBOR 3-miesięczny. Jeżeli cofniemy Polonię o 3 miesiące, żeby zrobić dla dokładnie tego samego okresu, na przykład widzimy tutaj, że były takie okresy, gdy Polonia była wtedy wyższa od WIBOR-u, więc tutaj nie jest tak, że byłby zawsze. Ale oczywiście pojawiłby się kwestia tego, że no, na WIBOR-ze jest premia za płynność, zgodnie z tą teorią płynności. Tam jest ten WIBOR
trzymiesięczny jest no średnio wyższy od stawki overnight, takiej jak WIRT, więc też byłby wyższy średnio od tej składanej stawki WIRT. Tylko problem jest taki, bo to oczywiście słyszeliśmy, że WIRT będzie tam 30-40 punktów bazowych, czyli 0,3 do 0,4 punktu procentowego niższy. Tylko problem jest taki, że no zgodnie z przepisami, i tak to na przykład wyglądało, jeżeli chodzi o praktykę, jak był zastępowany LIBOR CHF Saronem, że pojawia się spread korygujący, który właśnie odpowiada tej różnicy, więc byśmy tak naprawdę otrzymali coś dokładnie takiego samego, tylko trochę średnio takiego samego, tylko z pewnym przesunięciem, że przesunięciem wynikającym z to, że mamy stawkę do przodu, a tamtą stawkę do tyłu. Więc no tak jak mieliśmy podwyżki stóp, to faktycznie przez pewien czas WIRT byłby wtedy niższy od WIBOR-u, ale jak będziemy mieć obniżki stóp, to WIRT będzie na początku wyższy od WIBOR-u. I tak to wygląda. No. Więc tak naprawdę no, zmiana z ekonomicznego punktu widzenia jest bardzo neutralna w dłuższym okresie. Żadnych korzyści nie przewiduję, żeby się mogły pojawić dla kredytobiorców w związku z tą podmianką. O, tutaj, właśnie, bo tutaj mam ten wykres dla takiego dłuższego ze spreadem i ten, no, dla Polonii akurat. Tu i tu tam jakieś jeszcze okresy z kryzysu finansowego, gdzie WIBOR był bardzo wysoki. No, ale tu na przykład widzimy, że tutaj na przykład w tym okresie covidowym no, Polonia byłaby niższa od WIBOR-u oczywiście, ale jak wprowadzilibyśmy wtedy ten spread, to by była wyższa. I ogólnie, i tak naprawdę no, w okresie jakim 25-letnim, jak jest kredyt hipoteczny, przeciętnie, no to by się wyrównało. No. Jeśli nie mamy pytań, to podziękujmy Marcinowi za... Dziękuję.